Przez cały dzień klientów w chojeńskiej filii Intercars obsługiwał Bartosz Zmarzlik. W dniu dzisiejszym do filii Intercars w Chojnie przyjedzie gość specjalny Bartosz Zmarzlik, utytułowany zawodnik Speedwaya. Pochodzę z okolicy Gorzowa, dokładnie z Kinicy. Uprawiam sport takim, jaki jest żużel i jeżdżę w klubie Stal Gorzów. Słynny żużlowiec, wychowanek Stali Gorzów i reprezentant Polski. Wielokrotny mistrz Europy i świata. Ma dopiero 22 lata, a na swoim koncie posiada wiele znakomitych sukcesów. Między innymi indywidualne wicemistrzostwo świata i drużynowe mistrzostwo świata. Jednym ze sponsorów zawodnika jest firma Intercars. Nasz gość zabawi się tutaj w sprzedawce, będzie obsługiwał klientów. Będzie to szansa na wykonanie zdjęcia, na otrzymanie autografu, na porozmawianie sobie. Wcześniej już sprzedawcą w Intercarsie byłem w Słubicach i że tak powiem, taki był pomysł firmy Intercars i go teraz po prostu realizujemy. No na pewno, to, że tak powiem, nie czuję się w tej roli tak dobrze jak w tym, co robię w sumie na co dzień, czyli uprawianie sportu, jakim jest żużel, i na pewno tam się lepiej czuję, aczkolwiek warto też próbować w życiu innych i kolejnych, że tak powiem, wyzwań i rzeczy. Nad rozwojem kariery Bartka pracuje również jego rodzina. Brat, były żużlowiec, z powodu wypadku stał się logistykiem, załatwia kontrakty oraz sponsorów. Również i jego rodzice chcą być jak najbliżej swojego 22-letniego syna. Mama się zajmuje wszystkimi rzeczami tutaj w kraju, że tak powiem, tata czuwa nad wszystkimi. Wicemistrzostwo świata w wieku juniora w Grand Prix to było dla mnie jedno z większych osiągnięć i indywidualne mistrzostwo świata juniorów w 2015. W 2015 chyba. I te wszystkie drużynowe mistrzostwa świata z kadrą juniorów i seniorów to dziś są takie rzeczy, które najbardziej budują i, że tak powiem, dają mobilizację i kopa do dalszej pracy. Mało kto wie, że żużlem interesuje się również sam prezes PZPN-u Zbigniew Boniek i podczas pewnej rozmowy z dziennikarzem dał jasno do zrozumienia, że ma Bartka na oku. Gdzieś tam jakieś pogłoski miałem, ponieważ gdzieś tam jakiś kontakt z Zbigniewem Bonkiem, że tak mogę powiedzieć, jest. Tam nawet byłem zaproszony na mecz Polska-Czarnogóra i gdzieś tam mogłem się z nim spotkać i wymienić parę zdań, bo jest, że tak powiem, fanem żużla i gdzieś odwiedził też nas na Pucharze Świata, który odbywał się w Lesznie i też wręczył nam koszulki piłkarskie z numerami, kogo by gdzie rozstawił na boisku, więc fajnie, że taka osoba też się tym sportem interesuje. Intercars jest dystrybutorem części zmiennych do samochodów oraz sprzętu wyposażenia warsztatów. Obsługujemy klientów hurtowych, jak również indywidualnych, także każdy może skorzystać z oferty Intercars i zrobić u nas zakupy.